Pomimo pandemii koronawirusa, studenci zagraniczni przyjechali do Polski na studia. Przez pierwsze 2 tygodnie będą uczyli się języka, który ma im pomóc w swobodnym poruszaniu się po obcym mieście. W tym roku Uniwersytet Wrocławski przyjął 1500 studentów zagranicznych. Zanim jednak rozpoczną swoją edukację na uczelni, obcokrajowcy będą uczyli się języka polskiego. Część z nich zna już parę słów, jednak większość będzie poznawała język od podstaw. Dzięki rozmowom z koleżanką z Polski znam głównie słowo dobra, dobra. Znam również dzień dobry i to by było na tyle. Mam nadzieję, że po 2 tygodniach nauki będę umiała więcej. Nie znam żadnego słowa, ale mam nadzieję, że po zajęciach się to zmieni. Nie znam w ogóle języka, dlatego jestem zestresowana na myśl o pierwszej lekcji, bo wtedy się dopiero okaże, czy sobie poradzę z polskim. Wszyscy studenci są zmotywowani, więc mamy nadzieję, że będzie dobrze. To nie pierwszy kurs. Taki kurs języka polskiego intensywny, 2-tygodniowy organizujemy co roku. W tym roku mamy, tak jak pani powiedziała, 75 osób, ale to nie wszyscy, którzy będą się uczyli polskiego w tym roku. Jak mówi lektor języka polskiego, nauka nie powinna sprawić problemów. Najważniejsze jest to, aby przełamać się i nie bać mówić w obcym języku. Można się nauczyć podstaw. Nam chodzi o to, żeby studenci potrafili sobie zamówić jedzenie, zapytać o drogę, przedstawić się, ale też przede wszystkim, żeby zaczęli przygodę z polskim i być może zdecydowali się na kontynuowanie, bo jeśli zdecydowali się na studia w Polsce i na Uniwersytecie Wrocławskim, no to polski jest dosyć przydatny. W trakcie zajęć studenci będą poznawali podstawy języka, dzięki którym zamówią sobie kawę, kupią coś w sklepie i spytają o drogę. Zawsze zachęcamy. To, co umiesz, powiedz po polsku, czyli nazywam się, dzień dobry, nazywam się, jestem studentem programu, mój numer indeksu, tak żeby nawet nasz dziekanat mógł wszystkich łatwo zlokalizować, wiedzieć, kto jest kim i wtedy, kiedy już przyjdzie czas na załatwianie trudnych spraw, pewnie będą przechodzić na angielski, ale zasada nasza jest taka, to co umiesz, choćby to było tylko dzień dobry, i się przedstawienie, powiedz po polsku. Intensywny kurs języka polskiego dla 70 studentów zagranicznych już się rozpoczął i potrwa 2 tygodnie. Po tym czasie obcokrajowcy według lektora powinni poradzić sobie w codziennych sytuacjach, które mogą ich spotkać we Wrocławiu. Dla Echo24, Pola Janus.